Jak będą wyglądać Wasze tegoroczne święta? Rodzinnie, jak co roku w gronie, pewnie będzie z 30 osób, także mamy duże święta rodzinne zawsze, tak. Powiększa się co roku ta rodzina, także... Przygotowujesz posiłki, czy na przykład zamawiacie? Każdy coś przygotowuje od siebie, jakiś tam swój specjał. Także ja na przykład lubię bardzo robić rybę po grecku i dobrze ona mi wychodzi, więc jakieś tam może uszka. Chociaż nie wiem, czy będę miała czas w tym roku. Tak naprawdę mam super ciocię, która robi pyszne rzeczy i mam nadzieję, że mnie wyręczy z tych uszek. Ale może rybę zdążę zrobić, bo sprawia mi to też przyjemność. Tak? A jeżeli chodzi o prezenty, to jak wyglądają w waszym domu? Raczej na przykład robicie je sami sobie? Są takie manualne, czy tutaj posiłkujecie się jakimiś sklepami? Nie są manualne, aż tak pięknie to nie jest. Dzieci robią listę prezentów, które chciałyby dostać. Oczywiście nie wszystko z listy dostają, bo też nie chcą ich nadmiernie rozpieszczać. Zresztą każdy dostaje to, na co zasługuje też, w zależności od tego, jak się zachowują. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą część rodziny, to dzielimy się z mężem tak, że ja kupuję wszystkie prezenty dla kobiet, a on dla mężczyzn. Także ja mam trochę prościej, bo zazwyczaj od roku, dwa lata, bo dzisiaj nasza firma niedługo w sumie, więc od 2 lat sięgam po swoje po prostu produkty i mam dużo prościej niż mąż, jeżeli chodzi o te prezenty. Jakieś postanowienia noworoczne? Nie, nigdy nie traktuję końca roku jako jakiś zamknięty przedział. Staram się po prostu codziennie wprowadzać jakieś ulepszenia do swojego życia, jeżeli jest to możliwe. Także nie traktuję końca roku jako jakiś przełom.